W dzisiejszym odcinku Serial Killers będziemy rozmawiały o serialu, który poruszył nas naprawdę wyjątkowo. Alan versus Farrow na HBO. Jula, może zaczniemy od tego, że nie będziemy oceniały tego serialu w żaden sposób pod względem sprawy Dylan Farrow. Że nie, nie, nie będziemy tutaj rozsądzały na podstawie tego serialu, czy tam jest pokazana prawda, czy nie? No, czuję się bardzo niekomfortowo, ponieważ mi się ten serial nie podobał. I mam wrażenie, że przez to, że nie podobał mi się ten serial, od razu jestem przypisywana do grupy, która popiera Woody'ego Alena, czy bierze stronę Woody'ego Alena. Więc chciałabym. Od razu zaznaczyć, że ja nie chcę brać strony Woody'ego Allenu w tym sporze. E, mm. Ja jestem za tym, żeby e, wierzyć ofiarom, i to jest właśnie to, co chciałam od tego serialu dostać: to znaczy opowieść o Dylan i mm. jej historię. I moim zdaniem y, y, twórcy nie dowieźli. W tym sensie, że jest to jednostronna historia, mm -hmm. w taki sposób opowiedziana, że ja czuję wewnętrznie, że muszę zabrać jakąś stronę, że muszę, muszę kibicować Dylan i nienawidzieć jego Elena. No tam no jest i... taki szantaż emocjonalny, tak. że musisz trzymać razem z nami, bo jeśli nie trzymasz z nami, to znaczy, że jesteś po stronie predatora. I ja też się absolutnie na to nie zgadzam, i, i chcę jeszcze raz zaznaczyć, że będziemy oceniamy tutaj serial jako twór, jako, jako jako, jako dzieło, a nie, a nie właśnie w takich kategoriach, czy mówi prawdę na ten temat, czy nie. To, co jest uderzające w pierwszej kolejności, to, że ten serial stwarza pozory takiej wiarygodności, ale to są tylko pozory, bo tak naprawdę operuje głównie na, na emocjach. Twórcy starają się nas przekonać, że oni zrobili dobry research, że to jest absolutnie obiektywna prawda. Tak, raczej zapewniają, że mają dowody tak. i że y, będą argumentować w jakiś taki racjonalny sposób, no ale tych dowodów nie jest wcale tak dużo. Ale co, co jest jeszcze bardzo istotne, to że właśnie ta opowieść jest jednostronna, że oczywiście tytuł wskazuje na to, że, że tutaj jest pojedynek między Alenem a Farą, ale Alena oczywiście tutaj nie ma. Jeśli jest pokazywany, to tylko po to, żeby go w jakiś sposób skrytykować. W ogóle nie ma żadnej osoby, jakby z, z drugiej strony tego konfliktu: ani żadnych prawników, ani specjalistów, ani lekarzy, ani, ani nawet świadków. I to właśnie z tego powodu wydaje mi się, że. Mm, że on robi takie wrażenie, że jest wiarygodny, bo nie ma żadnego czynnika, który by zaburzał tę spójną, logiczną, prawdopodobną narrację. Ten, ten serial jest zbudowany jak True Crime po prostu taki, taki, taki gatunek dokumentalny, gdzie my, jako widzowie, razem z twórcami, idziemy, jakby prowadzimy śledztwo, prawda? I i tylko, że mam wrażenie, że twórcy podają nam tylko pewną część dowodów, że można znaleźć pewne logiczne dziury w opowieści świadków. To jest moim zdaniem naj największy błąd tego, tego filmu, że, tego serialu, że nie, nie byli, twórcy nie byli w stanie zdobyć nikogo, jakby przeprowadzić wywiadu z nikim, kto jakby był po stronie, ale chociaż wydaje mi się, że nie no, chcieli. To jest jedna rzecz, no oni twierdzą, że wysłali do Alena zapytanie i do, więc nie, bądźmy sprawiedliwe mhm. tutaj po tej stronie, że oni próbowali, tylko nie zostało to, nie, nie, nie uzyskali zgody. Nikt się nie chciał zgodzić, ale moim zdaniem to jest jakby, chociażby dla dekorum powinni kogoś, chociażby dlatego, żeby nie, właśnie, żeby mnie nie stawiać teraz jako widza w takiej pozycji, że ja muszę, kurde, powiedzieć hej, a. Jakby gdzie, jest, gdzie jest wersja jakby z drugiej strony? Dużo wysiłku twórcy wkładają w to, żeby pokazać manipulację drugiej strony, w jaki sposób na przykład dyskredytuje się ofiary. Na przykład w czasach przeszłych, że jakby kobiety, które. Nie wierzy się kobietom. Nie, absolutnie po nie wierzy się kobietom, i jak w dawnych czasach, i mamy powidoki w czasach współczesnych, jak kobiety zgłaszały podobne sytuacje, jakiś Tak, tak przy wodach, w, dokładnie, prawda? jakby to jest. Tak. Rzucało się to na histerię, na, na jakąś niezrównoważoność kobiety. No więc twórcy to analizują, pokazują ten mechanizm, po czym. Totalnie z niego korzystają w przypadku swojego bohatera, Woody'ego Alena, Czyli też go dyskredytują jako męża, jako, um, jako ojca, jako artystę jako człowieka tak w ogóle. I dlaczego moim zdaniem jest to o tyle niebezpieczne? No bo można powiedzieć, że w takim razie grają tymi samymi kartami. Że jakby, że to jest ta, 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 jakby, że są tak zdesperowani w, w, w chęci pokazania prawdy, że, że korzyst, korzystają z absolutnie wszystkich dostępnych środków. Tylko, że moim zdaniem to jest kopanie pod sobą dołków ponieważ wskazują na manipulacje, dopuszczają się manipulacji, czyli automatycznie pokazują mechanizm nadużyć. I tym samym tracą wiarygodność, bo skoro posuwają się do czegoś takiego, to jakby automatycznie sami mówią, my też nie jesteśmy wiarygodni. No, co można powiedzieć. Woody Allen najprawdopodobniej wcale nie jest miłą osobą, miłą postacią. Jakby jego życiorys na to wskazuje, jego romans właśnie chociażby z Suni i, i to, w jaki sposób to wy wyglądało i jak wyglądał ten roz to rozstanie z miłą Farą. To jest właśnie bardzo przykre, bo ja miałam wrażenie, że, że jestem prowadzona za rękę przez twórców i że oni jakby mówią mi jak ja mam myśleć zamiast żeby mi zostawić przestrzeń jako widzowi do po prostu swoich własnych wniosków i do dojścia do tej prawdy, którą oni chcą mi pokazać samej. Moim zdaniem nieuczciwym zagraniem jest posługiwanie się jego twórczością tutaj w tym przypadku filmu Manhattan, mhm. gdzie y jest bohater, który ma romans z, z 17-letnią dziewczyną i jest w jakiś sposób pokazywane jest to, jak ta twórczość, to znaczy cała wielka filmografia Woody'ego Allena jest po prostu zdystylowana mhm. do jednego filmu, czy do jednego motywu, w którym właśnie pojawia się pojawia ten, wątek. Się ten mhm. wątek, czyli młodej kobiety, bardzo młodej kobiety ze, ze, starszym, ze starszym mężczyzną. No i właśnie to jest kolejny dowód na to, że twórcy wykorzystują tylko te informacje, które wpisują im się w narrację, które, którą założyli już na samym wstępie. Tak i, i to jest bardzo przykre, ponieważ wydaje mi się, że Dylan zasługuje na lepszy film. Otóż Jej to. historia, bo to czego mi brakowało, Y, najbardziej w tym filmie, to właśnie potraktowania Dylan poważnie i potraktowania jej jako człowieka. Je, jako człowieka I to jest i, właśnie duży problem. Tak, i potraktowania jej historii. Ja byłam naprawdę zainteresowana. No i okej. Okay, Fakt jest, że w czwartym odcinku dużo więcej jest czasu jej poświęcone mhm. niż w e, pierwszych trzech. E, I rzeczywiście dostajemy, dostajemy dużo właśnie jakby od niej o tym, jak ona sobie radziła po tej sytuacji, i, to są i tak dalej. Fragmenty. I to są najciekawsze mhm. fragmenty, i to są fragmenty, które mnie naprawdę poruszyły, tak samo jak e, ta taśma, e, gdzie ona opowiada, jest taki fragment w trzecim odcinku z kolei, gdzie Mia Faro nagrywa małą mhm. Dylan, która opowiada o tym, co się wydarzyło z Woody Allenem i eksperci to analizują. I, jest, i, to, I to myślę sobie, o, to jest coś, tak właśnie powinien wyglądać ten dokument. Moim zdaniem to, co wypływa z tego dokumentu, serialu, <grych> zupełnie przez przypadek, to jest to, dlaczego ofiary mają tak olbrzymi problem z mówieniem o tym, co tak. je spotkało. Właśnie dlatego, że nagle zapomina się, że ten człowiek jest taki, taki, taki i taki, tylko dostaje jedną łatkę ofiara, i tak zaczyna być postrzegany przez cały świat. Tak jakby tracił całą swoją osobowość, godność jako człowieka, tylko staje, jakby trafia do jednej szufladki, staje się ofiarą. No i dokładnie to samo robi ten serial z, z Dylan Farou. Jakby nie oddaje jej godności, moim zdaniem. No, próbuję, próbuję w, w tym czwartym odcinku, mam wrażenie, ale że to już jest troszeczkę, troszeczkę za mało, mm. jak, na, jak na mój gust. To znaczy troszeczkę... Jak na cztery godziny. Na cztery godziny mm. po prostu z y, serialu, gdzie, gdzie fakt jest, ta sprawa jest bardzo skomplikowana i mam wrażenie, że y, 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 czytam, nie wiem, w Guardianie był taki artykuł bardzo ciekawy o tym, ile tam rzeczy jakby ktoś co manipulował, jakie rzeczy twórcy pominęli. Ja nie chcę teraz w to wchodzić, bo no to też nie mam my. jakby tego w głowie i to nie jest mój argument. Jakby nie, jak ja po prostu czułam, że oglądam propagandę. My. I to jest bardzo nieprzyjemne, nawet jeżeli to jest propaganda, za którą ja, którą ja bym chciała poprzeć. O, w tym sensie, że ja bym chciała naprawdę my. stanąć po stronie Dylan w taki sposób. Po mojemu, na moich, no na moich zasadach, jako, jako widz, a nie dlatego, że mi ktoś mówi, zobacz. Bo ja, bo ja musisz, musisz uwierzyć, nie tak, masz innego wyjścia. I to jest właśnie dla mnie problematyczne z tym serialem, że, że nawet jak chcesz stanąć po jej stronie, to te wszystkie nadużycia i manipulacje, które są widoczne mhm. w, w Alenie versus Farą, wręcz mnie zniechęcają do tego, żeby wejść w tę historię, żeby tak. jakby im uwierzyć, bo za dużo widzę. Nie podoba mi się to, jak traktują mnie jako widza. Jest jeden taki mrożący krew w żyłach dla mnie fragment właśnie w czwartym odcinku. Mówiłyśmy o tym, że tutaj brakuje osób z drugiej strony, tak. jakby, nie do, jakby nie są tutaj dopuszczane osoby, które mają inne zdanie na ten temat. I, i w ostatnim odcinku pojawia się wzmianka na temat Mozesa, uh -huh. który występuje wcześniej, ale tylko w, jakby... Twórcy wykorzystują go do tego, żeby poprzeć właśnie swoją wizję. Czyli jest tam wspomniana historia, że Mołzes napisał list do Alena, w którym jakby no tak, jakby tak. opisuje, że, 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 że Alen go zawiódł jako ojciec. No i w czwartym odcinku pojawia się fragment, że Mołzes jako dorosły człowiek um, zaczyna pokazywać tę historię z trochę innej strony. Znaczy przedstawia, ojca. przedstawia inne tak. argumenty. No i co się dzieje? Co robią twórcy z, z, z jego racją? Nagle zaczynają go dokładnie dyskredytować, jakby wskazywać na to, że na pewno nie mówi prawdy, bo coś mu się najwyraźniej pomyliło. To było dla mnie wstrząsające, żeby cały ten serial mówi właśnie o tym, jak trudno ofierze jakby mówić. Na, na ten temat i jakie są mechanizmy, żeby e, uciszać, to jest po prostu niefortunne. Ja nie będę się upierała, że Mołzes mówi prawdę. To też absolutnie nie, nie o to chodzi. chodzi nie, tylko nie. o to, że stosują dokładnie te same metody. I, I to jest dla mnie jakieś takie nieprzyjemne i wręcz e, przerażające, że mam takie poczucie jakby... Jakby oni dawali sobie prawo do, 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 do stosowania środków jakichkolwiek, żeby osiągnąć cel, bo w ich przekonaniu to oni mają rację. No i zupełnie przez przypadek w tym serialu są e, ciekawe rzeczy, które tak naprawdę nie zostały wygrane. I, tak. i, i mm, wiem, że się zgadzamy, bo trochę o tym rozmawiałyśmy wcześniej, że właśnie z, jakby serial na ten temat chciałybyśmy zobaczyć, na temat... Dylan ofiary, jakby przez jaki proces, traum yy, i całej machiny musiała przejść. Tak. Tak, no, albo, albo po prostu yy, o tym, jak, yy, czy da się oddzielić sztukę. od. To jest od, drugi najważniejszy tak, temat. Czy moim się zdaniem. da oddzielić sztukę od yy, artysty. I to jest coś, co, z czym ja na przykład mam problem, mhm. yy, i chętnie bym yy, jakby wzięła udział w takiej dyskusji, yy, właśnie, czy czy to, że ktoś robi świetne filmy, a jest złym człowiekiem, czy to jest, czy co teraz mamy z tymi dziełami sztuki zrobić? I, i moim zdaniem ten film się po prostu prze, prześlizguje po tym temacie, bo od razu po prostu mówi, nie, lubisz filmy yy, 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 Alena, to znaczy, że jakby usprawiedliwiasz jego jako człowieka. Nawet no. więcej Pokazują, robią coś niesamowitego. Robią, robią taką dekonstrukcję mechanizmu sympatyzowania z celebrytą. Mówią, lubisz filmy Alena? My to całkowicie rozumiemy, bo my też lubimy filmy Alena, ale teraz przeanalizujmy, dlaczego lubisz jego filmy i może jak zrozumiesz, dlaczego je lubisz, będzie ci łatwiej go nie lubić. A ten temat, czy rozgraniczyć biografię od twórczości, to jest. To jest, to jest coś, co pojawia się w naszej redakcji bardzo często, taki tak. żywy temat. Ja nie znam też zupełnie odpowiedzi na ten temat. Swoją mhm. drogą jestem bardzo ciekawa, jak, jakie zdanie wy macie na ten temat, bo, bo uważam, że o tym trzeba rozmawiać, jakby tak. znaleźć jakieś rozwiązanie, bo na razie ja mogę powiedzieć, że rozkładam ręce. Trochę łatwiejsza sytuacja jest, kiedy kiedy dany artysta, który ma tak dużo na sumieniu, już nie żyje, jakby nie, nie zarabia na swojej twórczości. No, o wiele większy problem jest z twórcami współczesnymi, którzy mogą wciąż czerpać profity jakby właśnie od nas. Tak. Że jakby wspierając ich e, twórczość, dajemy też im zielone światło do robienia obrzydliwych rzeczy. Więc trochę odpowiedzialność spada na nas. No i właśnie jak z tego wybrnąć, mam nadzieję, że podzielicie się swoimi opiniami na ten temat. No i tu właśnie dochodzimy też do bardzo ważnej kwestii czyli tego, że ten dokument powstał właśnie na fali różnych dokumentów mm -hmm. e, właśnie time up, czy mi e, I y, jest to coś, co o czym też jakby cieszę się, że jest ta dyskusja w przestrzeni publicznej, że, że, że właśnie nie wierzy się kobietom, że teraz się zaczyna, nie wierzyło się kobietom, że teraz się zaczyna mm -hmm. wierzyć kobietom. I chciałabym, żeby ten dokument, znaczy taką miałam nadzieję zaczynając oglądać ten dokument, że, ten, że to będzie kolejny głos do, w tej rozmowie i że właśnie opowie o tym. Tam jest na przykład, tam są ciekawe wątki poruszone, na przykład ten wątek, że Mia Farrow już więcej po tej e, sprawie rozwodowej, już więcej nie dostała żadnej poważnej mm -hmm. propozycji filmowej i że po prostu zrezygnowała prawie że z mm -hmm. aktorstwa e, e, i to jest e, bardzo ciekawe, jakby, bo, bo tak się dzieje, bo kobiety, właśnie mężczyźni idą dalej e, robić swoją karierę, a kobiety są spychane na, właśnie nazywane histeryczkami, czy, czy spychane do e, na bok. I to jest bardzo ciekawy wątek, który jest poruszony w, w tym filmie, który jest kompletnie spłaszczony moim zdaniem. Na sam koniec chciałbyśmy jeszcze raz bardzo wyraźnie zaznaczyć, że oczywiście cieszy nas to, że powstają filmy i seriale na ten temat, bo to jest bardzo potrzebne, ale przy okazji chciałybyśmy, żeby to były dobre filmy i seriale. No tak, na przykład chciałam polecić na Netflixie jest w Surviving R. Kelly, który jest bardzo wstrząsającym dokumentem. Jest mhm. też Finding Neverland mhm. o Michaelu Jacksonie i jego sprawie. I to są dokumenty, które naprawdę ciekawie zgłębiają. Ten problem i są przy okazji właśnie dobrymi dokumentami. Tak, ciekawe tak, tak, tak. Więc żegnamy się i zapraszamy do komentowania. Do zobaczenia.